życia. Czyli takie pensje się należały, podsumowując. Nie, no to pani redaktor znowu... Nie, nie, ja tylko... Pani redaktor nie dostrzega draństwa, jakie się dzieje w państwie polskim pod rządami drugiego Tuska. No i to jest fakt niezbity, a więc ulega pani, znaczy wpisuje się pani w to wszystko, o czym mieliśmy możliwość przekonania się podczas debaty 2 dni temu.